Witajcie, jestem garcarką tutaj na osadzie, zwią mnie Dobrutka i zajmuję się lepieniem naczyń z gliny. Wykonuję taką ręczną techniką, jest to technika obtaczania i naczynie powstaje przez doklejanie kolejne taśm glinianych, czyli najpierw sobie przygotowujemy taki wałek z gliny, wałkujemy go i spłaszczamy dłonią na taśmę. I taki rozklepaną taśmę dokładamy, czyli naczynie podnosimy przez kolejne takie dokładanie tutaj tych taśm. I później to naczynie wygładzamy, czyli jedna ręka obraca koło, jest to koło ręczne, wolnoobrotowe, a drugą mokrą dłonią wygładzamy to naczynie. Można też wyrównywać te naczynia, oklepując drewnianymi łopatkami, czyli tutaj też obracamy i oklepujemy na zewnątrz, a w środku naczynie wygładzane jest drewnianą łyżką. Czyli naczynie musi być wygładzone w środku i z zewnątrz. I takie naczynie po wygładzeniu ozdabiamy. Te ozdoby są ryte, więc do tego służą takie drewniane grzebyki. Najczęściej stosowane były grzebyki i stempelki, czyli albo tutaj przez odciskanie, albo przez rycie wzorów. To już ozdabiamy jak chcemy. I po ozdobieniu takie naczynie jest suszone, najpierw jest lnianą nicią tu ścinane z kręga, a później odstawiane do wyschnięcia. I taki czas schnięcia naczyń to jest około 2 tygodni. Po wysuszeniu naczynia się wypala. Wypalamy je w temperaturze 1000 stopni i do tego celu są budowane piece garcarskie. W średniowieczu piece były jamowe i kopułowe, dwa typy takich piecy. Natomiast tutaj na osadzie my nie mamy pieca, więc nasze naczynia wypalamy najstarszą metodą, czyli w ognisku. Są one wypalane przez 10 godzin, troszkę w niższej temperaturze, około 700 stopni. No i cały czas trzeba pilnować tego, zapanować nad tym wypałem, więc stopniowo dokładamy drzewa, nie za szybko też, żeby naczynia nie popękały. No i pod koniec wypału naczynia się wyciąga z ogniska i hartuje w wodzie. Można też wypalać naczynie na dwie metody, czyli na czerwono, tak jak tutaj jest takie ceglane naczynie, albo na siwo, czyli to są tak zwane siwaki. Te naczynia siwe są wypalane metodą bez tlenu, czyli zasypujemy je w ognisku popiołem i wtedy się redukuje tlenek żelaza zawarty w glinie. Natomiast jak tlen dochodzi, to spala się ten tlenek żelaza i naczynia będą czerwone. Naczynia w średniowieczu nie były jeszcze szkliwione, były uszczelniane zakwasem z mąki żytniej, czyli żeby nie przeciekały, był to taki sposób garcarzy na uszczelnienie, były wkładane w zakwas tej mąki. Również wosk pszczeli był rozpuszczany i też uszczelniał naczynia. Można wtedy było trzymać wodę, zboże na przykład, bo to były takie naczynia na zapasy żywności. Służyły również do gotowania, do spożywania potraw. Ale nie tylko w gospodarstwie domowym te naczynia były używane, były też naczynia kultowe, tak zwane urny, gdzie prochy zmarłych składano na żalniku, czy też jakąś strawę w tych garnkach i składano bogom cześć, więc też były w takich garnkach składane pokarmy. Również takie figurki z gliny wykonywane były, przedstawienia zwierząt, to już do obrządków magicznych służyły lub czasem jako zabawki dla dzieci, też takim sposobem na wypędzenie złych duchów, jak się w Hiszynie u garcarza ulęgły, było tłuczenie garnka, żeby te duchy złe odpędzić. Zapraszam Państwa do nas na warsztaty garcarskie. Można sobie ulepić garnek, zabrać ze sobą na pamiątkę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.